strasznie głodna jestem. Ja bym chciała w tym łóżku zostać na zawsze. Nie będę cisnęła kitów, nie obudziłam się w tym momencie, ale nic nie zrobiłam. No, nie będę oszukiwała, że ściele łóżko rano, bo nie ściele. Ja tylko u Marcina ściele łóżko. Jak już śpię, bo ma kołdrę tylko, tyle. Ogólnie to jak śpię u siebie w domu, to śpię w staniku jeszcze takim uciskowym, bo lekarz poradził mi, żeby jeszcze w nim sobie chodzić, spać, póki mogę, przez pół roku. Teraz idę na poranną toaletę, to znaczy tak, poranna toaleta to znaczy pielęgnację przede wszystkim. Scrunchy Nature, którą możecie kupić na naszym sklepie, są w trzech kolorach. Tak sobie ją patykam. Zazwyczaj, jak widzę, że jest brudny zlew, to go właśnie lekko tak obmywam, ale powiem wam, że ten zlew w tym mieszkaniu jest jakiś taki, że on zawsze jest brudny. Zawsze zaczynam od jakiegoś serum czy coś takiego. Dzisiaj sobie nałożę ceramidy. Powiem tak, ja wiem, że pewnie milion jakichś dziewczyn, które uważają, że podjadały rozumy i najlepiej się znają na skincare, będą mi pisały, ceramidy się nie łączy z tym, ceramidy. Jakby kurde, mnie to tak denerwuje. Słuchajcie, jak mi coś sprawdza, to po prostu tego, to po prostu to używam. Więc ceramidy. Poleciła mi pani kosmetolog, żeby wprowadzić do swojej pielęgnacji. Muszę sobie chwilkę odczekać, żeby się fajnie wchłonęło, więc w międzyczasie posmaruję sobie blizny. Posmaruję wtedy, kiedy też pamiętam. Staram się codziennie. To maść silikonowa na blizny pod pracę. Nie muszę sobie posmarować blizny pod piksiami. Więc czekaj. Jak już mi się te ceramidy wchłonęły, to mam SPF-a 50, dlatego że dzisiaj świeci słońce, więc tym bardziej. Ale generalnie tego SPF-a warto sobie używać codziennie. I krem pod oczy. Krem pod oczy mam w mojej super kosmetyczce, którą zawsze włożę do Marcina, bo często u niego śpię i po prostu mnie rozpakowuje i przez to stąd większość rzeczy tam. I to jest krem pod oczy, i krem pod oczy daje też nad oczy w sumie, więc po prostu używam go na górną i dolną powiekę. Jeżeli chodzi o taką poranną rutynę, to nie używam niczego przeciwzmarszczkowego, tylko raczej właśnie rzeczy nawilżające, choć ceramidy troszeczkę poprawiają jednak tą skórę, ale raczej nawilżające rzeczy i ochronne, tak jak SPF, a wieczorem wdrażam kremy przeciwzmarszczkowe już, tak. Już używam. Dezodorancik. Ja używam akurat takiego z Vichy. Pod paszkę, proszę Państwa. Pamiętajcie, nie ma co ukrywać. Dziewczyny też się pocą, to już im śmierdzi spod pachy. Warto, żeby Wam nie śmierdziało spod pachy, więc używajcie tego. Zębki umyłam po prysznicu, żebyście nie musieli stać i czekać i patrzeć jak moje zęby, ale jeszcze zazwyczaj płuczę sobie usta fioletowym listerinem. Fioletowym. Ja nie robię dużego syfu na ogół, więc to jest taki mały bałagan do posprzątania, no nie? Więc teraz po prostu sobie posprzątam. Powiem wam, że mam bardzo duży problem z zapełnieniem zmywarki, więc zazwyczaj jak już jest w połowie pełna, to już ją puszczam. Kupiłam sobie wczoraj wody, a dokładnie zamówiłam na już. Ja jestem fanką już, naprawdę. Nauczyłam się w sumie od Marcina. I kupiłam też w Sedrosie chusteczki. To są chusteczki takie zwykłe, klasyczne, których będę używała do... Bo ja nie wycieram twarzy ręcznikiem, tylko wycieram twarz chusteczką po umyciu. Nie myłam też twarzy tutaj przy was, dlatego że pod prysznicem już sobie umyłam płynem takim do mycia twarzy. Więc nie myłam i nie pokazywałam, ale myję twarz też takim żelem do mycia twarzy. Ostatnimi czasy, jak Oski przyjeżdża do mnie rano, to robię też jemu śniadanie, więc też zrobię mu dzisiaj śniadanie. Super! Super, o, powiem wam super zajebisty patent, tylko nie róbcie tego wszyscy, żeby potem... Ale ja kupię, ja byłem kupić... Ja wiem, że ty byłeś, więc... ale ja też tak robię. No nie, no ja wiem, wiem. Ja cię po prostu poprosiłam, bo nie miałam, wtedy byśmy musieli na już zamówić, a to mój patent jest. Idę do Żabki, kupuję bułki i zawsze proszę, żeby mi dali te zamrożone, nie te takie, nie biorę tych upieczonych, tylko dają mi zamrożone. Ja sobie je wkładam do zamrażalnika, możecie wtedy kupić sobie tak naprawdę ile bułek chcecie, nie wiem, 5, 10, no bo one są w zamrażalniku, więc mogą się tam leżeć kilka dni. I takie zamrożone bułeczki wyciągacie sobie, o, ja kupuję właśnie. No i te bułeczki sobie wyciągam, kładę sobie, one mogą sobie już troszeczkę powoli się rozmrażać. No i włączam piekarnik. Ja włączam zazwyczaj na termoobieg, daję tak na 190 stopni. Kocham sery. Mam kilka śniadań, które robię na co dzień. Jednym z nich jest biały, zawsze jest bułka. Biały serek, pomidor, cebulka. Biały serek, łosoś, wędzony, pomidor, cebulka. Albo bułka, pasta jajeczna. Tak, to są tak. Dzisiaj wypada na łososia, bo muszę go zużyć, żeby się nie zepsuł. Cebulka, szalotka, najlepsza. I almetę.
Lubię mieć porządek w kuchni ogólnie. Wydaje mi się, że było to widać na filmie, że mimo, że ojejku, że mimo, że wiecie, że mam tam jakieś rzeczy porozwalane w mieszkaniu, to ten porządek w kuchni jest, bo to jest coś, czego mi brakowało przez długi czas, jak mieszkałam właśnie w domu na Cuart albo w domu ich, że nie było porządku w kuchni, przez to też nie chciało mi się za bardzo gotować. Od tego czasu, kiedy mam porządek, jakoś mi się chce gotować, jakoś mi się w ogóle chce wszystko robić. W tym czasie zrobimy sobie kawę. Zazwyczaj po zrobieniu kawy to myję ten dzbanek, ale czasami zostawię sobie na później i potem na przykład nie piję tej kawy, no i ona zaczyna pleśnieć. No mówię wam szczerze, jak jest, takie jest życie, no. Nie będę ukrywała. Jestem człowiekiem takim jak każdy inny. Też mi pleśnieje kawa w dzbanku i potem muszę napić się z tego dzbanka kawy. Niezbędna w każdej kuchni i w każdym domu. To jest młynek do kawy. Następnie będziecie kawkę. A, bo to jest ogólnie przelew, jakby ktoś nie wiedział. Kurna, to jest trochę jakby... Jest trochę roboty, ale to właśnie jest taki rytuał. A ty lubisz? Tak, ja bardzo lubię robić kawę, no. To jest rytuał, mówię, to jest taka właśnie rutyna. Kawa się robi, super jest, jak się przelew robi, że w całym domu zaczyna pachnieć kawą. To jest taki też vibe fajny. Dobra, teraz tu się robi to, idziemy, wiecie co zrobić? Idę poskładać prawie. Również od czasu, kiedy mieszkam sama, zaczęłam robić regularnie pranie. To znaczy, że nie przeciągam prania, tylko wtedy, kiedy mi się kosz zapełnia, wtedy robię pranie. I tak, robię pranie. Zastanawiam się, pod tym filmem, jak dużo będzie komentarzy na temat twoich cycków. Ja, a co widać? Masz białe... Nie. Zakładam ten, bluzę. No bo miałam białe spodenki, uznałam, że założę białą bluzkę. Jakbym miała niezrobione piersi, też byłoby widać te sutki, tylko że byłyby mniejsze, nie zwracałyby takiej uwagi. I powiem wam, znalazłam genialny sposób. Jeżeli komuś się nie chce układać ubrań, tak jak mi, ja po prostu podzieliłam w tych szufladach rzeczy. W końcu nie rozwalam rzeczy i tego nawet nie widać, że się rozwalam rzeczy, ale one były rozwalone wcześniej, więc ja nie marnuję swojej pracy. Świetnie mi się tak żyje. Państwa, bułeczki możemy wyciągnąć. Plus paznokci długich jest taki, że możecie wyciągać rzeczy z piekarnika, trzymając za paznokcie. Ja je zawsze daję tak, widzicie, na krawędź, żeby one nie stykały się z dołem, żeby się od dołu nie zaparzyły. Co się nie zrobiły? Żeby się nie zaparzyły od dołu, no bo zrobiłyby się takie miękkie. Napiję się też moją codzienną porcję kolagenu od Beauty Elixir. Zmyjmy bułeczki i zostawiamy to, żeby jeszcze trochę ostygło, no bo będziemy na to nakładać almettę, więc żeby te almetty się nie roztopiło całkiem, nie? Chwileczkę poczekamy. Kocham almettę. To jest świetny serek. Sam z pomidorem. Krajam z pomidora te takie zielone ogonki. Idealnie wykorzystam całego łososia do tego. Mogłoby go nawet być trochę więcej, ale nie ma. I ty skraplasz cytryną? No, pytasz jeszcze? Nie, no już niektórzy na kanapkę. Zawsze. No i na koniec sól, pieprz oczywiście. Ja nie przypadam za pieprzem, a on jest mocno gruby, taki gruby i wydaje ci się, że jest dużo. A wcale nie jest. Dobra. Będziemy jeść śniadanie? No chodź, pokażę ci. Mam taki sposób, odkryłam go ostatnio. Jako, że nie mam stołu, to... Jesteśmy w dwójkę, więc... To są moje mini stoliki. I daję sobie to tutaj. I to też mi nie przeszkadza z przodu, kumasz? A nie siadasz tu po prostu przy tym? Nie. Ja rano sobie siadam na kanapie zawsze. I puszczam telewizję. No i nie będę ukrywać, ja jeżeli chodzi o śniadanie, to jest dla mnie taki rytuał. Ja po prostu muszę sobie śniadanie zjeść na spokojnie, siedząc. Dlatego ja czasami wolę sobie trochę wcześniej wstać, ale lubię po prostu sobie usiąść, puścić telewizor i zjeść śniadanie, napić się kawy. No, to lubię. Ogólnie to zaczęłam już z powrotem trenować, bo już po operacji mogę. Dlatego zaczęłam chodzić na treningi już z powrotem do Tatka, do Gauera, na takie treningi personalne i na MMA. Jako, że na MMA już byliście dużo razy ze mną na treningach, ale nie byliście ze mną jeszcze ani razu właśnie u Gauera. A też widziałam, jak się zapytałam was, co byście chcieli zobaczyć, to dużo osób pisało, że chcielibyście właśnie obczaić, jak był na mój trening. Wstałam dzisiaj o 9:00, od 9:00 tutaj ze mną jesteście. Ale tak jak mówię, ja sobie trochę więcej czasu teraz poświęciłam na tą poranną rutynę, żeby to nagrać, ale wiadomo, że jeżeli bym się na coś spieszyła, no to wszystko by to zajęło po prostu mniej czasu. Nie biorę rzeczy na zmianę, dlatego że po treningu najprawdopodobniej wrócę do domu, żeby wziąć prysznic i potem jadę na 15:15 na rzęsy. Pierwszy raz w życiu będę robiła doklejane rzęsy. Lecimy. Woda, rękawiczki, telefon, niczego innego nie potrzebuję w sumie na trening, więc widzimy się już na treningu. Jestem już na miejscu. Słuchajcie, to też jest rutyna. Teraz czekamy na niego, no na podziemiu nie będziemy nagrywać, bo tam nie ma zasięgu, więc widzimy się potem już u góry. O, skoro zajął twoje miejsce. Cześć. Cześć. Co to za syf z tyłu? To jest dla psów, żeby... Możesz weź sobie tą folię, na ziemię daj. Bo żeby psy mi nie brudziły, wiesz, jest. Czego, nie? Siema. Siema wszystkim. Pełna gotowość? Ktoś tu osikał z tyłu coś? Nie.
Nie. A takie, czemu? Takie ślady są. Nie, te ślady się robią, bo to jest taki, wiesz, zamsz. Nie, on czasami sobie tylko nogę obsikuje i wtedy ta noga na przykład ląduje gdzieś. Ale tak to Tadek nie sika. Nigdzie nie. Ej, czemu ja powiedziałam, że nie będziemy nagrywać na parkingu po ciemnym, bo tam nie ma zasięgu? Odwaliło mi stary. Dobra, jesteśmy już w miejscu, gdzie trenuję. Nie ukrywam, że to miejsce jest o tyle przyjazne temu, że się trenuje, że jak sobie popatrzysz na widok, to jakoś ci się bardziej chce, ale nie zawsze. Tadeusz przy... Jezu, w ogóle był taki przypomniał, jak na przykład braliśmy tu, wiesz, Tadka, no nie? I jest to też Tadek. Tadeusz przygotował zestaw ćwiczeń, pokażę wam. Są to takie typowo babskie ćwiczenia, a ja widzę już, faktycznie jest to nawet jest, w tym miejscu. Jest coś, nie? Jest coś. To weź zobacz. Ale to ja nie wiem, czy to nie jest czasami... To nie jest na zewnątrz, to jest jakby w środku. Nie mów mi. Tak, to jest w środku. No, to jest w środku. Co jest w środku? Serio. Patrz, czy widzisz się, widzisz to? Tu w tym miejscu. Coś tu jest. Jest. Bo ja próbowałem pod światło i widziałem jakiś brud. To jest, ale to jest, ale nie zawsze. Jest, to jest w środku. No bo słuchajcie, taką formę zawdzięcza się przede wszystkim dzięki diecie i treningom ciężkim, ciężkiej pracy, tak? Tak, i genetyki. Rolowanie, jak są właśnie mięśnie pospinane, jak trenowałam, to było mało przyjemne. Teraz to jest fajne. No, ale, jak, regularnie to ale jak są mięśnie pospinane, takie sztywne, to rolowanie po prostu boli. Zawsze boli strasznie. Pamiętajcie, że rozgrzewka jest ważna przed treningiem. Najważniejsze, prawda? Tak jest. Bo można sobie więcej krzywdy zrobić bez treningu. Część się bez rozgrzewki. Bo teraz to jest część treningu, a nie tylko rozgrzewka, to jest część treningu. Na przykład niektórzy przychodzą, robią samą rozgrzewkę, nie? Znamy takie. Lekko się podnieść w górę, po prostu plecy. Okay. I muszę tym. Żeby nie wisieć w losach, to delikatnie. I nie odrywamy się po ciele. Najgorsze, jak już się na rozgrzewce męczysz, to już jest znak, nie? To jest bardzo dobre. Nie, rozgrzewka w ogóle jest trochę męcząca, no bo to jest część treningu, więc tak naprawdę jak robisz rozgrzewkę, to już zaczynasz trening. On mnie kiedyś tak oszukał, że robiliśmy takie ćwiczenia, które wyglądały jak rozgrzewka, a to był trening, ja mówię, Boże, wiesz, spojrzysz, to pojrzysz. Nie, nie pamiętam, nie wiem. A to się nie będę przypominać. Żeby się nie zrobił tego drugi raz. Cóż za rozciągnięcie, proszę Państwa, człowiek guma. Człowiek guma. Nie, nie jestem porozciągana. Nie jestem jakaś sztywna, ale porozciągana też jest. Słuchajcie, w ogóle to ćwiczenie to są hitasy, prawda? Tak jest. To jest zajebiste ćwiczenie, jeżeli chcecie zbudować sobie pośladki. Są ćwiczenia różne, które mają jakiś cel i konkretne zastosowanie. I to jest jedno z lepszych ćwiczeń na budowę pośladków. Boże święty. Ciężkie życie. Ciężkie życie. To nie jest takie ciężkie, ale czasami takie mi wymyślał tutaj ćwiczenia. Nie, to nie jest ciężkie. Nie, to nie jest. To w ogóle nie jest. To nie jest w ogóle. A powiedziała, że nie jest. Nie, to nie jest. Ale no bo to nie jest ciężkie. Mówię, że, ale czasami mi wymyślałeś z tymi linami takie powalone, jakieś ciężkie, że myślałam, że umrę. Naprawdę. To jest lightowe. Coś tam jest, nie? O! Zrobiła. Ciężko! Ciężko! Dziwne uczucie po prostu, jak robisz takie mięśnie zimne. No ja mam celulit. Mam. Ale ja mam... moja mama też ma bardzo duży. Wydaje mi się, że mam z tym też problem. Bardzo wcześniej to miałam celulit. Ale chcesz mówić o tym wszystkim tutaj? Tak, tak, bo jakby to wiesz, żeby dzieci... To ja też muszę powiedzieć, że mam celulit? Nie, mężczyźni nie mają w sumie do końca, tak. Chodzi o to, że po prostu, żeby wiesz, dziewczyny widziały, że to nie jest... Wszystkie mamy, nie? Nie, to w ogóle... Nie jest jakieś... Też mnie wkurza jedna rzecz ogólnie w fitnessie, takim instagramowym, nie? Takie idealizowanie wszystkiego. No. Na przykład, że każdy facet musi być w formie, wiesz. No. Szczerze, ćwiczyłem z różnymi kolesiami, którzy mają naprawdę super sylwetkę. Na żywo czasami tak to nie wygląda. To jest kwestia też światła, ustawienia, na sam sposobu. Oczywiście, jak ja na przykład stoję tak, a jak zrobię tak, no nie? To od razu się, wiesz, normalne. Ja mam to samo. Jestem w super formie, załóżmy. Robię spinkę do lustra, ustawiam tak. Się odpowiednio, robię tak. Tak i pięknie wychodzi koloryfer. Idę sobie na plażę z luźnym brzuchem, siadam sobie tak i nagle ktoś mówi, o tak nie wygląda. Fałdki, albo fałdki, jak jesteś chudy, to tak się robi. No wiadomo, że tak. No, ludzie też przesadzają i trzeba powiedzieć głośno i fajnie, że to tobie rozmawiam. Jakie masz zajebiste rękawiczki, skąd je masz? Marcin to bym kupił. Marcin wygląda się jednak zna na te zęta. No, nie wiem, może to była zachęta, ćwicz na talię.
Jeszcze? Dobra, stop, mamy to wszystko. W sensie to nie wszystko na dzisiaj, ale wszystko jeżeli chodzi o te ćwiczenie. Brzuchek mnie boli. Dobra, więc tak pokrótce wyglądał mój trening. Wiadomo, że my tutaj teraz specjalnie dostosowaliśmy do tego, żeby Wam go pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podoba, może się zainspirujecie, może nie, ale mam nadzieję, że tak. To by było na tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję Tadeuszowi, że tutaj nam zaprezentował. Bardzo dziękuję. Brawa, jak najbardziej. Tadeusz też przygotowywał mnie do dwóch walk poprzednich pod względem siły, więc trochę już tutaj przepracowaliśmy. Prewencyjnie do urazy też, wiadomo. No. Rozciągnięcie ciała, elastyczność, sylwetki, itd. To prawda. Motoryka ruchu, no wiele tam aspektów było. Żeby dziewczyna się nam nie zabiła i miała dużo siły. No, więc to tyle. Na razie.